No, nie mamy na to pieniędzy, jeżeli chodzi o fotografa, abyśmy potrzebowali tak na kilka godzin co najmniej, ale może w przyszłości coś by się znalazło dla ciebie, jakbyś to zrobił teraz za darmo. Cześć, jestem w drodze do Gliwic na autostradzie E1. Jadę do mojego klienta, gdzie będę robił zdjęcia pracownikom firmy na potrzeby mediów społecznościowych i stwierdziłem, że to będzie dobry początek do tego, żeby powiedzieć wam, ile tak tą dobrą sprawę fotografia kosztuje. Jeżeli idziesz na drugi koniec Polski, a zdjęcia musisz zacząć od rana, to wypadałoby wziąć też jakiś nocleg. Nie mam chyba znajomego, który by nie zaliczył żadnego fuck-upu, jeżeli chodzi o nocleg. Mój osobisty faworyt, jeżeli chodzi o mnie, to nocleg pewnego razu w Warszawie, gdy szybko potrzebowałem taniego noclegu, tak na dobrą sprawę. Więc wynająłem dość tanio, bo za 70 zł za dobę. Pokój, który ma 4 metry kwadratowe, nazywa się Hong Kong. Hong Kong nazywa się dlatego, żeby pokazać to, w jakiej ciasnocie ludzie w Hong Kongu mieszkają. Dojechałem do klienta, zaparkowałem, czas teraz ze wszystkimi gratami wyjść i się zainstalować. Będę latał po kilku piętrach dużego biurowca i będzie ta sesja trwała 7 godzin, bo będzie wiele osób do sfotografowania, wiele scenek itd., więc czas się wziąć do roboty. Bo muszę coś z tym zrobić. 7 godzin minęło, jak z bicza strzelił, nawet kiedy nie zauważyłem, kiedy już był koniec sesji. Była dość wyczerpująca, tak wam powiem, ale niestety jeszcze czeka mnie droga powrotna do Torunia. Jest 22, a ja dojechałem do Torunia. Potem jeszcze selekcja, obróbka, wystawienie faktury, wcześniej wycena i kontakt z klientem na kilkanaście maili, czasem rozmów telefonicznych. Naprawdę tego jest sporo. Żeby mniej lub bardziej poważnie robić zdjęcia, to potrzebujecie mniej więcej takiego sprzętu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aparat. Wydaje mi się, że nawet dwa. Jeżeli chcecie robić to profesjonalnie i mieć pewność, że jeżeli jedziecie na zlecenie, to możecie ewentualnie liczyć na ten drugi aparat, bo nawet nowe aparaty potrafią opłacać figla. Mój D610 kiedyś przestał działać przy 33 tysiącach klatek, więc teoretycznie nic mu się nie powinno zdarzyć, a tu obiektywy. Jakieś oświetlenie, w zależności od tego, co robicie oczywiście, no ale siłą rzeczy jakieś wesele, czy jakaś sesja u klienta, chociażby biznesowa, no to wymaga raczej jakiegoś oświetlenia, lampy, modyfikatory, statyw, wyzwalacz, karty pamięci, akumulatory, osprzęt w postaci szelek, plecaków, toreb itd. Dron, jeżeli wymaga wasza praca, czy robienie zdjęć, czy poszerzanie w ogóle swojej oferty, no to dron. Do tego konieczny egzamin plus szkolenie, plus też dodatkowy osprzęt w postaci jakiegoś case'a, dodatkowych akumulatorów. Oprogramowanie, no chociażby tak jak ja, pakiet Adobe, czyli miesięczny abonament. Komputer, monitor, co ja tu jeszcze wypisałem. Marketing, jakaś strona www, czasem jakaś reklama na fejsie, na insta, samochód, koszty działalności jako takie, czyli księgowa, ZUS. To wyjaśnijcie mi, jako fotografowie, czemu chcecie robić w takim razie niektóre rzeczy za darmo lub za pół darmo? Czy dzwonicie do mechanika i mówicie, hej mordo, mam rozrząd do zrobienia, będziesz miał do portfolio? To jest sprzęt, który posiadam. Kosztował on w chwili zakupu około 60 tysięcy złotych. Mógłbym dodać tu jeszcze jakieś statywy, modyfikatory itd. W każdym razie jakby masę pierdół, które by tę wycenę jeszcze podwyższyło. I nie ma się tutaj czym chwalić, tak na dobrą sprawę, bo po prostu, jakby Murray Franklin z Jokera powiedział, that's life. Może dla kogoś, kto zaczyna przygodę z fotografią, taki zestaw, nie wiem, kilku aparatów, obiektywów i tak dalej, mógłby robić wrażenie, natomiast jakby wydaje mi się, że na pewnym etapie to absolutnie nie robi wrażenia, bo to po prostu tyle kosztuje. I teraz moje pytanie. Dlaczego miałbym oddawać zdjęcia za darmo? Moim zdaniem są natomiast pewne wyjątki. Na przykład sesje TFP, czyli jakby sytuacja trochę win-win, w której zarówno fotograf i osoba fotografowana ma jakąś korzyść, a polega to na tym po prostu, że
nie wiem, ja potrzebuję zrobić odcinek o jakimś sposobie robienia zdjęć, więc szukam potencjalnie modelu lub modelki, którzy by chcieli wziąć w tym udział, bo chcieliby, nie wiem, mieć takie zdjęcie w portfolio lub po prostu odświeżyć to, co mają, i w takim razie dogadujemy się, że no w jakiś sposób każdy z nas ma w tym jakiś wkład. Pamiętajcie natomiast, że ślufy czy eventy to nie jest TFP. Ja już widziałem takie ogłoszenia. No, będziesz miał do portfolio ten ślub. Będziesz miał ten event do portfolio. Kurczę, po to między innymi nagrywa ten film, żeby to powiedzieć i może pokazać też osobom, które w przyszłości na przykład by do mnie napisały, czy nie chciałbym zrobić jakiegoś dużego eventu za darmo. Akcje charytatywne. To jest według mnie taka sytuacja, w której na pewno możemy oddać te zdjęcie za darmo i nic nikomu się przecież nie stanie. I to jest fajne, bo możesz pomóc, nie wiem, chociażby robiąc zdjęcia na jakąś aukcję charytatywną, czy na jakąś zbiórkę, czy no nie wiem, jest pierdyliard powodów, dla których możesz komuś pomóc tym, co robisz. Najważniejsza według mnie refleksja, jeżeli chodzi o to, to nie mylmy pomocy z wykorzystywaniem. Według mnie największa pokusa robienia czegoś za darmo jest na samym początku, kiedy wchodzimy w ten interes. Najłatwiej nam tym, że zrobimy coś za darmo, konkurować z kimś, kto zrobi to za pieniądze, wiadomo. Ale także wydaje mi się, że jest kilka sposobów na to, żeby tak nie robić. Niestety znam kilku fotografów z wieloletnim doświadczeniem, którzy mają aparat, włożyli w niego podobne kwoty i wciąż robią za takie pieniądze, że mi się po prostu płakać chce. Normalną komercyjną robotę, tak na dobrą sprawę. Najgorsze jest to, że jakby nie tylko szkodzą sobie, pali licho ich, bo to, że sobie szkodzą, no to ich problem tak na dobrą sprawę, że nie wiem, nie będzie im wystarczało na opłaty, albo będą robić bardzo dużo za bardzo mało pieniędzy, ale szkodzą też innym, bo jakby pokazują potencjalnemu klientowi, hej, fotograf X zrobił to za tyle, czemu ty nie możesz zrobić tego za równie mało? Kiedyś dostałem telefon od jednej instytucji z zaproszeniem na rozmowę dotyczącą zrobienia pewnej imprezy. Duży artysta, duży koncert. Pofatygowałem się na to spotkanie, usłyszałem, że no nie mamy na to pieniędzy, jeżeli chodzi o fotografa, abyśmy potrzebowali tak na kilka godzin co najmniej, ale może w przyszłości coś by się znalazło dla ciebie, jakbyś to zrobił teraz za darmo. Nie, dziękuję. Ale wracając jakby do tego, jak trzeba wejść na początku do tej branży. Ja miałem o tyle dobrze, jeżeli chodzi o wejście, bo z dziennikarza piszącego, potem robiącego zdjęcia do swoich artykułów, a na koniec już robiącego tylko zdjęcia, miałem legitymację prasową jako dziennikarza prasy lokalnej. I to mi pozwoliło wykorzystać tę legitymację do chodzenia na koncerty, ale chodzenia nam, żeby zrobić jakąś galerię na stronę internetową portalu. Nie było to w ramach moich obowiązków, ale bardzo chciałem, bo lubiłem fotografię koncertową i zawsze powtarzam, że bardzo żałuję, że już nie mam na to tak na dobrą sprawę czasu, czy też dobrych okazji. Natomiast jakby wydaje mi się, że koncerty są takim najlepszym poligonem do tego, żeby poznać swój aparat. Bo warunki tam są tak skrajnie różne, że trzeba tak na dobrą sprawę dość szybko i sprawnie reagować na to, co się dzieje. To tak na dobrą sprawę pozwoliło mi podszkolić swój warsztat fotograficzny bez zbytniej szkody tak na dobrą sprawę dla rynku. Tak mi się przynajmniej wydaje z tej perspektywy i uważam tak do tej pory. Dlatego uważam też, że jeżeli jesteś początkującym fotografem, to zacznij robić coś dodatkowo. Fajnie jest też korzystać z pomocy kolegów, koleżanek, jeżeli taką macie, tak na dobrą sprawę, żeby dopytywać, podglądać, podczepianie się pod kogoś, z kim możesz pracować, ale jednocześnie on cię nie traktuje jako takiej stuprocentowej konkurencji, czyli jakby traktujecie się na jakichś warunkach partnerskich, wydaje mi się bardzo dobrym sposobem na to, żeby rozpocząć i jednocześnie nie psuć rynku, bo umówmy się, jeżeli chcesz komuś zrobić ślub za free, zacznijmy w ogóle od tego, że zacznij robić te śluby wtedy, kiedy masz jakąkolwiek wiedzę na ten temat, że wiesz, jak posługiwać się tym aparatem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie rób ślubu za darmo, kiedy wchodzisz w branżę ślubną. To nie ma sensu, komuś zniszczysz życie, w sensie pamiątkę po tym ważnym dniu. No chyba, że ktoś się na to godzi, ale to jakby przykre jest z moim zdaniem dla obu stron, jakby dla fotografa i dla tej pary, której robisz zdjęcia. Moi drodzy, szanujmy się, nie fotografujmy za darmo, jeżeli to jest praca komercyjna. Podnośmy swoje ceny wraz ze wzrostem tego, co umiemy i jaki sprzęt posiadamy. Oczywiście posiadanie wyższego sprzętu powinno iść też w parze z tym, że robimy lepsze zdjęcia, chociaż to nie zawsze idzie w parze.
i mimo, że jesteśmy realnie dla siebie konkurencją, to nie znaczy, że nie jesteśmy dla siebie wrogami i musimy podkładać sobie płody pod nogi i niszczyć ten rynek i to środowisko, w którym się znajdujemy, bo to jest także ze szkodą dla tych, którzy to robią. Ale niektórzy tego nie czają i to mnie fascynuje. To wszystko w tym odcinku. Dzięki bardzo, że go obejrzeliście. Jeżeli Wam się spodobał, to możecie kliknąć łapkę w górę lub zasubskrybować kanał. Jeżeli Wam się nie spodobał, to wyjdźcie. A jeżeli macie jakieś pytania lub chcielibyście rozpocząć dyskusję na ten temat, to wiadomo, komentarze są do Waszej dyspozycji. To wszystko. Ja się nazywam Łukasz Piecyk, to był kanał Piec od Kuchni. Na razie trzymajcie się, cześć.